będziesz w Polsce, być może będziesz miał czas na to, żeby zajrzeć na festiwal piosenki religijnej Kanaan. Dzisiaj jest z nami Magda Anioł, która specjalnie dla nas, dla Państwa teraz zaśpiewa i zagra. Tyle białych flag, tyle złotych ust, tyle wielkich bram, najmądrzejszych głów, tyle jasnych prawd, tyle łatwych dróg, tyle z tego mam, że upadam z tyle pięknych ról, tyle głośnych salw, nie pamiętam już. Tyle mądrych liczb, tyle dobrych wróżb, tyle z tego mam, że upadam znów. Kołysz, kołysz mnie, jestem dzieckiem. Proszę Państwa, wśród gości festiwalu będzie właśnie Magda Anioł. Zapraszam Cię do nas, jeżeli możemy prosić. Będzie również Andrzej Piasek Piaseczny i nie tylko. Przedstawię Państwu naszych gości. Jest z nami pani Alodia Ostroch, jest Sebastian Drążczyk, twórca i dyrektor festiwalu piosenki religijnej Kanaan. Magda Anioł już przedstawiłam. Świetna piosenka i zupełnie nie country. Tak, to już przeszłość. To jest przeszłość. Zdecydowanie. To przeszłość. A dlaczego? To się wiąże przede wszystkim z moim nawróceniem, które zaczęło się 2 lata temu. Jeszcze wprawdzie grywaliśmy wtedy z zespołem również na imprezach country, nawet jeszcze w zeszłym roku. Z tym, że oczywiście myślę, że to wszystko było potrzebne. Od czegoś trzeba zacząć. Ja zaczynałam od country i teraz jest zupełna zmiana, ale to przede wszystkim te przemiany duchowe zadecydowały o tym, że również zmiany na scenie nastąpiły. To się już kroiło, mogę powiedzieć, od dawna, ponieważ moja współpraca z Adamem Szewczykiem, która już trwa 6 lat, jakby zmierzała też ku temu, ponieważ Adam zawsze w swoim repertuarze, w swoich tekstach nawiązywał do Ewangelii. No i jakby naturalnie się to wszystko poukładało, także w zasadzie od tego roku, a już tak ściśle od ukazania się piosenek na płycie w magazynie Ruach, w zasadzie mogę powiedzieć, że istniejemy na scenie muzyki chrześcijańskiej. Rozumiem, że należy muzykę w tym wypadku łączyć z pewną postawą duchową. Przede wszystkim, tak. Pani Alodio, ten festiwal ma swoją historię. Zaczynał się skromnie. Pani zna ten festiwal od samego początku. Tak, rzeczywiście. Jest Pani jednym z pierwszych organizatorów i trwa Pani nadal. Bardzo się rozrósł, bardzo się dynamicznie rozwija, jak to Pani ocenia? Tak, rzeczywiście to zwinął się dosyć poważnie. Na początku to było to, można powiedzieć, takie dzieło przede wszystkim Sebastiana i nas, grupy młodych, praktycznie dzieci, które temu pomagały. Właściwie to było tak, że Sebastian rzucił ten pomysł. My oczywiście stwierdziliśmy, że to jest
kompletnie nie do zdobienia, po czym wszyscy zabraliśmy się za to z pełnym zapałem. Czy można z łatwością, czy wręcz z trudnością pozyskiwać gwiazdy? Magda ma ustaloną renomę, nazwisko Andrzej Piasek Piaseczny. Wiadomo, że festiwal, żeby przyciągnął sporą liczbę osób, musi mieć magnes. Niestety, to jest jakby podstawowe. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce. No to wszelkie tajniki to Sebastian ma. Znaczy, połapane. Staramy się od początku istnienia festiwalu propagować piosenkę religijną jako formę ewangelizacji jedności. Natomiast wiadomo, że przyciągnąć młodych ludzi, szczególnie teraz, no, jest trudno, więc zapraszam również gwiazdy, chociaż nie lubię tego słowa, ale zapraszamy znanych wykonawców muzyki nie tylko chrześcijańskiej, żeby po prostu przy tej okazji podać tą Ewangelię w piosence, którą właśnie się zajmujemy od 10 lat. W tym roku 10 zespołów, 10 jubileuszowy festiwal. Czy coś szczególnego jest przygotowywane na tę okazję? Szczególnie jest to, że zmieniliśmy troszkę miejsce. Dzięki uprzejmości klubu sportowego KS23 Górnik Czerwionka wyszliśmy na zewnątrz z naszym festiwalem, ponieważ do tej pory była to impreza organizowana w sali. Wychodzimy na stadion, więc to już jest troszkę różni tą jubileuszową edycję. Natomiast też po raz drugi konkurs. Był to do tej pory do 99 roku przegląd, natomiast postanowiliśmy, żeby wyłowić tych najcenniejszych wykonawców, jednak wprowadzić konkurs i również po raz drugi w tym roku jury będzie wybierało ten najlepszy zespół. Postanowiliście udokumentować działalność organizacyjną całego festiwalu. Tutaj jest nawet praca magisterska. Kto ją napisał i jaki ona ma tytuł? Pani Joanna Bury z Czerwionki, widz poprzednich edycji festiwalu, tak się jej spodobało, że postanowiła własne magisterium właśnie oprzeć na naszych imprezach. Wspomnieliśmy o gwiazdach. My mamy zdjęcia z poprzednich edycji. Był bodaj zespół Universe wcześniej. Za chwilę zobaczymy Antoninę Krzysztoń. No i teraz sięgamy do historii związanej z samym zespołem. To zdjęcie jest bardzo ważne. Zespół festiwalowy, zespół Kanaan, który również na zewnątrz działał, nie tylko jest zespołem festiwalowym. Zdobyliśmy również tutaj świadczącym statuetka Przebi Beton pierwsze miejsce na festiwalu EcoSong w 96 roku. Czyli proszę Państwa, dzisiaj zapraszamy na 17 czerwca. Właściwie trzeba życzyć przede wszystkim pogody. Prawda? Żeby się trochę lata pojawiło. I jak zwykle dla naszych widzów mamy upominki, mamy koszulki, mamy kasety i płyty. Ja podam szybciutko numer telefonu. Poproszę pana Sebastiana, żeby podszedł do telefonu i odbierał. Pod numer telefonu można dzwonić 25 95 609. Zachęcamy państwa gorąco i zapraszamy